Siemanko, z tej strony Fan Milek, a w dzisiejszym filmie powrócimy sobie troszkę do współpracy kamerzysty i Krużwila, ponieważ no ostatnio ten temat jakoś powraca na YouTube'a i jest o nim coraz głośniej, a w zasadzie bardzo możliwe jest to, że w końcu dowiemy się całej prawdy o tej współpracy, ponieważ Krużwil powoli zaczyna się wysypywać, ale o co chodzi? Zapraszam do oglądania. Zanim jeszcze jednak zaczniemy, zachęcam Was do zostawienia suba z dzwoneczkiem, abyście nie przegapili kolejnych materiałów na moim kanale oraz jeżeli napiszecie w komentarzach hashtag karzeł, to przypnę Wam serduszko. Tymczasem ja już nie przedłużam i zapraszam Was na dzisiejszy film. Jak pewnie pamiętacie, niecały rok temu kamerzysta i Krużwil zakończyli swoją współpracę i po prostu zaczęli tworzyć jakby swoje ekipy, no i założyli swoje własne jakby oddzielne kanały, to znaczy wcześniej też mieli oddzielne, no ale założyli tak jakby nowe, wiecie o co chodzi. No i od samego początku było tam widać, że po prostu kamerzyście idzie troszkę lepiej niż Krużwilowi, to znaczy zebrał on o wiele lepszą ekipę, w zasadzie ukradł większość ludzi, jakby tych, którzy występowali od Krużwila, znaczy ukradł to może złe słowo, no po prostu przygarnął. No a ekipa Krużwila, nie ukrywajmy, że była dosyć słaba. Aczkolwiek jednym znaczącym członkiem w ekipie Krużwila był Karzeł Maciek. Tak, ten Karzeł, którego tak naprawdę jest tutaj cała ta drama, czy tam aferka. Jakby ktoś nie wiedział, to Maciek tak naprawdę pochodzi od Trumena, to znaczy był on kolegą Trumena, Trumen go wypromował, w ogóle ludzie się dowiedzieli, że ktoś taki istnieje, a następnie Trumen rzekomo sprzedał Karła właśnie do Krużwila. No jak się okazuje, po prostu go nie sprzedał, był to taki troszkę bait, fake, whatever. Po prostu odszedł, po prostu, że tak powiem, Truman załatwił Maćkowi lepsze życie, lepszy start, no i po prostu wciągnął go do ekipy Krużwila. No i od tamtego czasu właśnie Maciek nagrywał cały czas z Krużwilem, no i z kamerzystą, no a później, kiedy się rozeszli, właśnie został z samym Markiem. No i chłopaki sobie dalej nagrywali filmy na swoich oddzielnych kanałach, no akurat Krużwilowi tutaj szło o wiele gorzej, ponieważ nie dość, że jego wyświetlenia z miesiąca na miesiąc spadały coraz bardziej, no to dodatkowo podobno przez jakieś błędy YouTube'a, czy przez jakieś blokady YouTube'a, no Krużwil musiał ciągle zmieniać kanał, aktualnie znowu zmienił kanał, nie mam pojęcia, który to jest jego kanał, ale jest to już chyba trzeci czy czwarty, gdzie kamerzysta cały czas jest na swoim jednym kanale, gdzie w sumie zbliża się już do miliona subskrypcji. W swoich poprzednich materiałach, w których właśnie komentowałem Krużwila i kamerzystę, wspominałem m.in. o tym, no że Markowi troszkę średnio idzie na tym YouTubie oraz że upada, jakby nie patrzeć. Nie będę tutaj streszczał tamtych materiałów, ponieważ są one dostępne na kanale, także możecie wejść i sobie zobaczyć, a ja w tym momencie przejdę do tej całej aferki. Wszystko zaczęło się od tego, że kamerzysta na swoim kanale opublikował film właśnie z Maćkiem Karłem, czyli tym Karłem od Krużwila. No i to wprawiło ludzi w wielki szok, dlatego że no, co ten gość nagle robił kamerzysty? Czy to jest powrót KXK, czy to jest powrót Krużwila i kamerzysty? No jak się okazało, nie do końca. Pierwsze przypuszczenia, jakie pojawiły się w internecie, są takie, że po prostu no, kamerzysta go przekupił, czy zapłacił mu dużo za to, żeby po prostu od niego odszedł. Być może chciał po prostu wbić nóż w plecy Krużwila, no i jeszcze bardziej osłabić jego ekipę i jego kanał, no ale jakby, no nie ukrywajmy, no Krużwil nie jest zbyt poważną konkurencją dla kamerzysty, szczególnie patrząc na jego wyświetlenia. Do całej sytuacji odwołał się kamerzysta na swoim Instagramie, gdzie wytłumaczył m.in. to, że Maciek jest wolnym człowiekiem i ma prawo decydować o sobie oraz przede wszystkim, że sam do niego przyszedł, no i generalnie no nie został przekupiony, czy tam ukradziony nawet. Zresztą posłuchajcie sami szota z tego, co właśnie powiedział kamerzysta. Kochani, prosiłbym Was o zachowanie zdrowego rozsądku i nie wyzywanie Maćka w komentarzach, bo to nie jest jego wina. Każdy ma wolną wolę, każdy może podejmować decyzje takie, jakie uważa za słuszne. Jeżeli podjął taką, a nie inną decyzję, no to po prostu to jest tylko i wyłącznie jego wola. Czy ja jestem zadowolony z tego, że on jest u mnie na kanale? Tak, ale czy ja mu kazałem przyjść na kanał i został przekupiony? Nie. Po prostu sam chciał dojść do tego kanału i wyzywanie mnie w tym momencie jest po prostu wyzywanie mnie i oczywiście Maćka jest po prostu no, takie trochę żenujące z waszej strony, bo tak naprawdę ja nie miałem na to większego wpływu i ja po prostu pomogłem mu, jeżeli tej pomocy oczekiwał ode mnie. Just like that. I pamiętajcie, żeby nie traktować nigdy ludzi jak swoją własność, tylko każdy tak naprawdę ma własną wolę. Ja to już zrozumiałem jakiś rok temu i po prostu już to rozumiem.
że każdy ma swoją własną wolę i każdy ma prawo decydować o swoim losie. Co jak co, ale dla mnie to, co on mówi, jest tutaj dosyć sensowne. Zresztą kamerzysta, wiemy, że jeśli chodzi o takie kwestie ekipowe, zawsze stara się to załatwiać pokojowo, ukrywać wszystkie jakieś dramy, konflikty i tak dalej. No to troszkę tak jak w ekipie Freeza, no jest on takim mózgiem operacji, że po prostu niby ci ludzie odchodzą od kamerzysty, ale tak naprawdę nie ma z tego jakichś większych aferek, nikt o tym nie trąbi na cały internet. No po prostu kamerzysta ma łeb do interesów oraz łeb do właśnie współpracy z ludźmi, co zresztą widać, że ma w tym doświadczenie. Na Instastory kamerzysty odpowiedział Krużwil, no i tą wypowiedź już sobie skomentujemy, ponieważ jest ona bardzo ciekawa oraz w wielu aspektach się z nią nie zgadzam, a ponadto przedstawię wam jeszcze różne ciekawe smaczki, które udało mi się znaleźć. No ale co, może zacznijmy od tego, że posłuchamy tego, co Krużwil ma do powiedzenia. Ktoś tu znowu próbuje się wybielić i zrobić z siebie niewiniątko, które wcale nie wydzwaniało do Maćka i nic mu nie proponowało. Okej, Krużwil mieszkał z Maćkiem, więc tutaj faktycznie mogło tak być, że kamerzysta coś mu zaproponował, czy po prostu chciał go przygarnąć do swojej ekipy. No tym bardziej, że po prostu ostatnio z ekipy kamerzysty odeszło sporo osób, no więc nie ukrywajmy, że no jest to bardzo możliwe, że taka sytuacja miała miejsce. Aczkolwiek tutaj warto przybliżyć taki pewien smaczek, mianowicie taki, że Maciek wcale nie odszedł tak jakby pokojowo od Trumana do Krużwila, tylko po prostu został przekupiony przez Marka, tak dokładnie. Truman wypowiedział się na ten temat na swoim Instagramie, powiedział m.in. jak to było, no i że generalnie, no co mogę powiedzieć, no Truman zabrał Maćka do Krużwila, a tamten po prostu tam został i jednocześnie zablokował Trumana, zerwał z nim całkowity kontakt, także no troszkę słabe zachowanie, szczególnie, że no nie ukrywajmy, gdyby nie Truman, to nikt by się nawet nie dowiedział, że ktoś taki jak Maciek istnieje. W każdym razie, u mnie w domu jest stanowczy zakaz zażywania wszelkich substancji odurzających, co w tym przypadku było główną monetą przetargową. Okej, każe zażywa nielegalne substancje, ale jakby co to ma do całej dramy? Nie rozumiem, po co Krużwil to wyciąga w tym momencie, w sensie to się nijak odnosi do całej sprawy, nie? W sensie najpierw mówisz, że kamerzysta przekupił jakby Maćka i go od ciebie ukradł, po czym wspominasz coś o jakichś nielegalnych substancjach, przez które niby Maciek wyleciał z twojego domu, no to nie ma sensu trochę. Ale ten ktoś rzeczywiście ma rację, nie powinienem się wtrącać, Maciek jest wolnym człowiekiem i może robić co chce. I to też nie jest moja sprawa, czy skończy na ulicy sprzeciwienia, czy będzie żył w godnych warunkach. To jest jego wybór i rzeczywiście w 100% się z tym zgodzę, niech robi co chce, ale tak czy inaczej myślę, że prędzej czy później to się skończy, bo gdzie się podziała Karina, gdzie się podział hejter, olejnik, szofer, Salem i tak dalej. No to jest trochę już dosyć głupie ze strony Krużwila, dlatego że zarzuca on tutaj kamerzyście, no po prostu, że się kończy, tak, no nie ukrywajmy, ale tak naprawdę wymienia on jakichś członków ekipy kamerzysty, którzy są jakby nie patrzeć, no cały czas zastępowani nowymi, dlatego że zauważmy, że na przykład odszedł szofer, ale pojawił się ktoś inny, a w ekipie Krużwila cały czas tak naprawdę były trzy osoby, czyli on, Karolina oraz Maciek, więc Krużwil zarzuca kamerzyście dosłownie, że upada i że niby jego ekipa się rozpada, a sam tak naprawdę aktualnie nie jest w stanie dobić do 100 tysięcy wyświetleń pod swoimi filmami, gdzie kamerzysta na luzie ma pod każdym po ponad 500 000 wyświetleń, także no ten argument jest po prostu głupi, no i szczerze powiedziawszy to prędzej Krużwil upadnie niż kamerzysta na tym YouTubie, przynajmniej tak mi się wydaje. Największym frajerstwem, za przeproszeniem, z tego kogoś strony, które mnie zabolało, jest to, w jaki sposób ten film został ułożony, w jaki sposób został zupełnie przypadkowo wymyślony scenariusz. Zostałem przedstawiony jako tak naprawdę najgorszy sadysta, który znęcał się nad Maćkiem, głodził go i nie wiadomo jeszcze co mu robił, aż do tego stopnia, że uciekł z płaczem i porwaną koszulką przez psa. No ten argument też jest moim zdaniem trochę bez sensu, dlatego że Krużwil tak jakby zarzuca kamerzyście to, że film jest nawiązaniem do niego i przedstawia go w zły sposób. Ale przecież to sam Marek jakiś czas temu wymyślił fejkowego kamerzystę, żeby sobie podbić statystyki oraz ogólnie robił jakieś takie różne akcje, które niby miały namawiać jego widzów do tego, że za chwilę wrócą do siebie i trzeba oglądać filmy, śledzić i tak dalej. Jak chociażby oznaczanie kamerzysty na zdjęciu.
zdjęciach na Instagramie, no więc no nie ukrywajmy, ale no ten argument też jest dosyć głupi. Plus do tego tutaj Kruszwil zarzuca, że niby Maciek został przedstawiony jako osoba pokrzywdzona przez niego i że tak został ułożony scenariusz. No tak, tylko że scenariusze do filmów Marka też były często ułożone w taki sposób, gdzie Karzeł był przedstawiony jako ta osoba gorsza, więc no nie wiem, czy on tu właśnie sam siebie pojechał, czy mi się wydaje. W każdym razie, skoro tak bardzo chcesz mu pomóc, to mam nadzieję, że nie skończy tak jak reszta twojej ekipy, czyli po prostu z ręką w nocniku. No i kolejny raz nawiązanie do tej ekipy, w sensie, okej, ekipa kamerzysty się zmienia, ludzie odchodzą, ludzie dochodzą, ale mówi to Kruszwil, którego ekipa składa się z 3 osób, no teraz w sumie to z 2, no bo Mega Kota nie zaliczam tak stricte do ekipy Kruszwila, no bo nie ukrywajmy, że to po prostu jest taki gość, który ma tam swoje życie, no i nie występuje regularnie jakoś bardzo na kanale Marka, a no właśnie, w sumie teraz mi się jeszcze przypomniało, że jest jeszcze stary kamerzysty, no ale no nie ukrywajmy, że i tak 3 osoby, ekipa, no tak średnio to trochę wygląda, nie? W sensie, moim zdaniem przynajmniej ekipa kamerzysty, no to jest coś, co można nazwać ekipą, nieważne kto stamtąd odchodzi, jak to przychodzi, no ale jednak no Marek, no mówi to tak, jakby uważał, że jego ekipa jest jakaś koks niesamowita i w ogóle i lepsza niż kamerzysty, a prawda jest taka, że tak wcale nie jest. Teraz pewnie pytanie, które zastanawia najwięcej osób i nie jest to pytanie, czy wrócą oni do siebie, bo wiadomo, że nie wrócą, ale czy zacznie się jakaś poważna aferka z tego tytułu, czy będzie jakaś poważna drama, czy zaczną oni na siebie wyciągać brudy? Moja odpowiedź brzmi nie. Dlaczego? Dlatego, że zarówno Kruszwil, jak i kamerzysta, no z pewnością mają dużo za uszami. Jakby jako, że kamerzysta współpracował z Markiem dużo czasu, no to jest tak, że obydwaj mogą na siebie coś wyciągnąć. No i w momencie, gdyby zaczęła się z tego jakaś bardzo poważna drama, no to tak naprawdę obydwaj by mieli równie mocne argumenty. No i to by troszkę sprawiło im pewnie problemów, więc nie będą raczej tego robić. A wracając do tematu Maćka, Karła, no to jest on moim zdaniem troszkę osobą dwulicową, ponieważ najpierw dosłownie kopnął Trumena, potem kopnął Marka, teraz jest u kamerzysty, ale tak naprawdę pamiętajmy, że kamerzysta jest biznesmenem i ma łeb do interesów, więc w momencie, kiedy Karzeł nie będzie mu potrzebny, no to pewnie go po prostu wyrzuci, no i wtedy Maciek będzie miał problem, ponieważ kopnął wszystkich, którzy jakby wyciągnęli do niego pomocną dłoń, nazwijmy to, i w tym momencie moim zdaniem jest on już na końcu takiego jakby łańcucha przetrwania, nie wiem, czy to tak można nazwać, ale no wydaje mi się, że po kamerzyście raczej nie będzie miał on już gdzie iść, no chyba, że nagle znowu wróci do Kruszwila, bo będzie mu kanał upadał, no jakby w tej branży wszyscy są tak fałszywi, że nie da się tego w zasadzie jednoznacznie określić, no nie ukrywajmy, że Kruszwil aktualnie próbuje ratować swój kanał na wszystkie możliwe sposoby, więc to, że teraz, że tak powiem, ma ten konflikt z Maćkiem, wcale nie oznacza, że nie wrócą oni do siebie w przyszłości, no bo Marek będzie chciał po prostu sobie znowu ruszyć kanał, zrobi powrót Karła, no wiadomo, że to zrobi nagle wyświetlenia. No i nie ukrywajmy, tak to niestety wygląda. Okej, także w tym odcinku to by było już na tyle. Jeżeli się on wam spodobał, koniecznie zostawcie łapkę w górę oraz podzielcie się swoją opinią w komentarzach. A my widzimy się już w kolejnym materiale. Do następnego, no i siema!